Kamil Lewera, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek programu Gorzów w stronę biznesu. A dziś porozmawiamy z kolejnymi laureatami konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta Gorzowa Nawigator Biznesu MOW GW. A naszym pierwszym gościem jest pani Beata Polowczyk z restauracji Lubię Słodkie Słone w Kłodawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Beato, jakie były początki waszej restauracji? Bo jesteście restauracją, która istnieje na tym naszym lokalnym rynku od niedawna. Dokładnie. Jesteśmy nową firmą, która istnieje od niecałego roku. No, pojawiliśmy się w takich okolicznościach, kiedy wszystkie restauracje zamykali, więc dość ciężkie czasy. My zaczynaliśmy się otwierać. Bardzo duży wysiłek nas tutaj czekał na samym początku. No, ale udało się. Fajnie, jesteśmy na rynku. Klienci nam dziękują, przychodzą, pozdrawiają nas serdecznie. Cieszą się, że jesteśmy tam. Urozmaicamy infrastrukturę jeziora, tutaj naszej gminy, czy naszej wsi Kłodawa. No, bardzo się cieszymy, jak się potoczyły wszystkie sprawy i zaistnieliśmy właśnie na takim rynku lokalnym. No właśnie, co istotne, jesteście restauracją, która otwarta jest cały rok, nie tylko w tym sezonie letnim, kiedy jest najwięcej gości. Dokładnie, na plaży. Tak. Jesteśmy cały rok, zimą mamy sezon zimowy, piękny ogródek zimowy, grzane wino, wszystkie inne ciepłe posiłki. My proponujemy ogólnie kuchnię street foodową w najlepszej postaci, dobrych składników. Jesteśmy restauracją, która chce blisko żyć ekologii. No tutaj jest w stylu trochę takim morskim, no tutaj przy jeziorze jesteśmy, więc próbujemy w tej stylistyce gdzieś tam się zmieścić. Naszą restaurację tworzą kontenery morskie, które są super ekologiczne. Nadaliśmy im nowy kształt, nowe zastosowanie, funkcjonalność, jeżeli chodzi o gastronomię. Bardzo nam się podoba ogólnie użycie tych kontenerów, bo są po pierwsze ekologiczne, po drugie są, można nimi modyfikować jakkolwiek ktoś chce. No i tak, no i to są takie główne założenia, a najważniejszym też jakby naszą tutaj filozofią jest, żeby stworzyć miejsce spotkań dla ludzi, żeby zrzeszać ludzi, żeby aktywnie żyli w tym naszym społeczeństwie, spotykali się, no i uczestniczyli w różnych tutaj naszych okolicznościach, imprezach, wydarzeniach, czy nawet pomagali, bo też jesteśmy restauracją, która gdzieś tam, jeżeli przy wydarzeniach coś organizuje, to zawsze staramy się komuś pomóc. Jak już się spotykamy z większą ilością osób, jest jakaś okoliczność, to zawsze gdzieś tam staramy się tą nutkę gdzieś tam charytatywną wtrącić w naszą działalność i myślę, że to jest to, co wyróżnia Lubię Słodkie Słone na tle innych restauracji. Tak jak już pani powiedziała, działacie na tym lokalnym rynku od niedawna, ale co istotne, zdobyliście już bardzo ważną i myślę, że prestiżową nagrodę. Zostaliście laureatem w kategorii debiut w konkursie Nawigator Biznesu MOW GW. Czym dla was jako restauracji Lubię Słodkie Słone jest ta nagroda? No, jest to ogromnym wyróżnieniem. W pierwszym momencie zaskoczeniem. Nie ukrywaliśmy właśnie tej emocji przy odbieraniu nagrody. Jest dla nas bardzo dużą motywacją do działania. Nabraliśmy trochę też tutaj wiatru w żagle. Dokładnie tak. No tak jak wcześniej powiedziałam, motywacji, przede wszystkim siły do pracy na kolejny rok. Proszę powiedzieć, jak państwo zamierzają wykorzystać właśnie tę nagrodę, bo tak jak już wspomniałem, jest to prestiżowa nagroda przyznawana raz w roku przez prezydenta miasta Gorzowa. Kapituła konkursu spośród wszystkich zgłoszeń ocenia poszczególne firmy. No i wy zostaliście właśnie laureatem w kategorii debiut. Jak mamy to wykorzystać? No myślę, że już wykorzystaliśmy, bo doszła ta informacja do grona naszych klientów. Myślę, że do szerokiego grona.
no jak mamy wykorzystać, no wykorzystaliśmy tak też, że umieściliśmy ją w centralnym punkcie przy naszej, w kontenerze przy naszej obsłudze. No jest to nagroda, która na pewno też będzie motywować stała i będzie motywowała naszych pracowników, że mają jednak wpływ na rozwój naszej firmy. No i będziemy sobie przypominać na pewno co jakiś czas o tej nagrodzie, żeby mieć właśnie motywację do dalszej pracy i do dalszego rozwoju. To co prawda nigdy nie stoimy, ale tutaj no, dostaliśmy trochę więcej odwagi z tej strony, więc bardzo się cieszymy. Dziękujemy jeszcze raz za nagrodę. Było to dla nas bardzo fajne doświadczenie. Pani Beato, bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście życzę dalszych sukcesów wciąż rozwijającej się firmie. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Pani Beata Polowczyk z restauracji Lubię Słodkie Słone w Kłodawie była naszym gościem, a już za chwilę kolejny gość. A naszym kolejnym gościem jest pan Robert Sołtys, Ratownictwo Medyczne Gorzów. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam. Panie Robercie, ja myślę, że zapytam tak jak i wszystkich innych laureatów pytam, jak to było z początkami pana firmy? Skąd w ogóle zrodził się pomysł, żeby założyć Ratownictwo Medyczne Gorzów? Skąd się wziął pomysł? Już kilkanaście lat temu byłem jednym z założycieli Grupy Ratownictwa Polskiego Krzyża w Gorzowie. Grupa medyczna taka miała być, po prostu mieliśmy tam zabezpieczać jakieś tam imprezy, promować Polski Czerwony Krzyż. Wtedy byłem zwykłym po prostu człowiekiem, który chciał się nauczyć przede wszystkim pierwszej pomocy, a później chciał to wszystko przekazywać. No i to tak jakoś tak się zaczęło, że no tak mi się to spodobało, że skończyłem szkołę policjalną w kierunku ratownik medyczny. Zostałem tym ratownikiem medycznym, no to więc siłą rzeczy trzeba było założyć firmę, tak? Bo taka jest prawda, że żeby gdzieś w tamtych czasach, zresztą tak samo, żeby na przykład pójść do pracy, to trzeba założyć swoją firmę, żeby dalej pracować. No i tak to już jest około 13 lat, to wszystko działa, po prostu tak jest. No właśnie, pan jest obecny na takich imprezach kulturalnych w mieście, ale nie tylko, bo przecież edukujecie najmłodszych mieszkańców naszego miasta, uczycie ich pierwszej pomocy, a to jest bardzo ważne. Tak, mam taki swój program, który zacząłem no jeszcze właśnie w tej grupie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. To już trwa już trochę lat, więc powiem tak, no jest akcja, się nazywa Uratuj Misia. Czyli najlepiej dzieci pracują z swoimi misiami, no bo się wszystkich nie boją, bo fantom wiadomo jak wygląda. No i przez te prawie 13 lat 11,5 tysiąca dzieci zostało przeszkolonych w przedszkolach. Część tam w szkołach, ale wszystkim przedszkolo, bo to dzieci najszybciej chwytają. Także w tym czasie, no wiem, no trochę tych dzieci jest. Już spotykam teraz, bo też uczę w szkołach nauki jazdy w Gorzowie i po okolicach, więc też już te dzieci, które pierwsze uczyłem, się już pojawiają na nauce jazdy i też w zasadzie tych 11 tysięcy już mam przeszkolonych właśnie na nauce jazdy, czyli też to trochę tych ludzi jest. Panie Robercie, po tych kilkudziesięciu już można powiedzieć latach pana działalności tutaj na naszym rynku gorzowskim, Udało się, nie wiem, czy to dobre słowo, udało się, ale zdobył pan nagrodę w kategorii Mała Firma Roku. To jest nagroda gospodarcza prezydenta miasta Gorzowa, nawigator biznesu MOWGW. Czym dla pana jest ta nagroda? Bo to takie, myślę, że duże wyróżnienie. To motywuje. Na pewno motywuje ze względu na to, że mówiłem, tutaj zabezpieczenia imprez i miejskich, i nie tylko miejskich, zawodów sportowych też tutaj, te współpraca znam z fundacjami, które też na terenie Gorzowa robią różne tam akcje typu biegi, nie biegi, więc to powoduje, że to takie jest docenienie, tak? Prawda też taka, że no, w pierwszej edycji zostałem też wyróżniony jako firma świadoma społecznie. Czyli to taki też tam motywuje, że jednak to trzeba dalej pracować. I to jest takie miłe, że jednak no, ci ludzie zauważają, że jednak ta moja praca, te moje bycie w różnych miejscach no, powoduje to, że jednak no widać, tak? Że też mnie w ten sposób została właśnie doceniony. A w jaki sposób pan zamierza wykorzystać właśnie tę nagrodę? No pewno promocja, tak? Promocja no, no, to jest sama dla mnie, ale też właśnie motywujące bardziej. Czyli to, że tam się na pewno na Facebooku tam pochwaliłem, tam gratulacje do różnych ludzi, którzy są w koło, gdzieś tam działają i mnie znają. No to powoduje, że tutaj to jest fajne, ale natomiast, no mówiłem, to przede wszystkim najważniejsze jest praca. Praca, uczciwość pod względem innych ludzi, firm. No bo jak nie będzie człowiek uczciwy, no to nie będzie zdobywał nagrody, taka jest prawda, tak?
Czyli to jest w tym wszystkim właśnie najważniejsze, tak? Żeby być po prostu wszystkim uczciwym dla ludzi, a reszta po prostu sama przychodzi, tak myślę. Panie Robercie, początek nowego roku to też taki czas. Kiedy planujemy te najbliższe miesiące? To ja tak podpytam, jakie są pana plany zawodowe, jeśli chodzi o te najbliższe miesiące 2022 roku? To ciężko powiedzieć, bo to w zależności, czy będzie pandemia, czy nie, czy będą imprezy, czy nie będą imprezy. Na pewno no, biegowe jakieś tam imprezy mam, kolarstwo mam, koszykówka, no bo też obstawiam koszykówkę, na pewno zawody lekkoatletyczne, bo start po prostu no działa ostro, ćwiczą, trenują, także też, że będą jakieś na pewno zawody, czyli myślę, że no, tych imprez będzie, tak? Nie wiadomo, jak będą te duże plenerowe, bo to kwestia po prostu, co się będzie działo. Na pewno będą szkolenia, no bo już po szkoleniu to mówię, no przede wszystkim teraz są szkolenia, czyli nauka jazdy i w firmach, więc to też na pewno będzie. No właśnie, co istotne, to pan i pana pracownicy jesteście obecni no nie tylko na tych właśnie wydarzeniach kulturalnych, ale też jesteście do dyspozycji różnych firm lokalnych, które mogą skorzystać z waszej oferty. Tak, czyli jednym słowem no, zabezpieczenie jakichś tam imprez ich wewnętrznych, szkolenia właśnie w firmach. No bywały różne sytuacje, tak? Bo nawet podczas Dni Gorzowa, kiedy zaczęła się palić katedra, no to przejechaliśmy, no i sobie zabezpieczaliśmy do godziny tam prawie, do rannych, do czwartej godziny, jak się paliła katedra strażaków, żeby po prostu te służby miały to zabezpieczenie medyczne w tym najgorszym momencie, tak? Czyli też współpracujemy z policją, też ze strażą pożarną, no bo też realizacja nieraz tych właśnie tych rzeczy, które robi policja, gdzieś tam zatrzymania, to też no nieraz to zabezpieczenie medyczne jest potrzebne po prostu. Panie Robercie, angażujecie się też w inny sposób, bo między innymi wspieracie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To zdradźmy naszym widzom w jaki sposób w tym roku. No po raz kolejny wstawiłem na aukcję na Allegro przejażdżkę akładem ratowniczym, tak? Czyli po Gorzowie ewentualnie, w tamtym roku akurat się było, że była przejażdżka podczas zawodów sportowych, czyli po lesie trochę tam było więcej terenu. Czyli też po prostu, jakby ktoś się życzył, miał chęci, to może licytować na aukcję właśnie na rzecz właśnie Fundacji Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jeszcze tylko powiedzmy, w jaki sposób możemy znaleźć na Allegro... Na Allegro i przejażdżka akładem ratowniczym po Gorzowie. Oczywiście my Państwa do tego zachęcamy. Panie Robercie, bardzo gratuluję nagrody i dziękuję za rozmowę i wizytę w naszym studio. Dziękuję bardzo. Pan Robert Sołtys, Ratownictwo Medyczne Gorzów, był dziś naszym gościem, a za chwilę nasz kolejny gość. A naszym kolejnym gościem jest pani Agnieszka Nasińska z firmy Hajduk Kominki w Gorzowie. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Pani Agnieszko, na początek chciałbym zapytać, jak to w pani przypadku było, jak zaczęła się przygoda właśnie z kominkami, jak to się zaczęło u państwa? 30 lat temu padł pomysł, aby otworzyć firmę, która będzie zajmować się sprzedażą kominków. Na początku był to import niemieckich kominków. Później po kilku latach stwierdziliśmy, że możemy rozpocząć produkcję produktów pod własną marką. No i tak zaczęła się naprawdę przygoda naszej marki, jeżeli chodzi o kominki, o wkłady kominkowe. Przez te wiele lat firma ewoluowała, rozwijała się, tworzyliśmy nowe produkty, nowe rozwiązania technologiczne, słuchaliśmy rynku, w związku z tym powstawały coraz to nowe grupy produktów. Na dzień dzisiejszy, po tak naprawdę 30 latach, mamy również obiekt nowo wybudowany. W sumie ten obiekt wybudowany został kilka lat temu, ale jest to nowy obiekt wybudowany przy ulicy Kasprzaka w Gorzowie. Jest to nowoczesne biuro, jest to również wystawa, na której prezentujemy nasze wyroby, gdzie przedstawiciele nasi, klienci mogą tak naprawdę przyjechać, zobaczyć na żywo, jak dany produkt wygląda. Oczywiście wszystko pokazane w ładnej oprawie. Mamy również park maszyn bardzo nowoczesnych, w sumie maszyn CNC, które są tutaj jednymi z najnowocześniejszych w województwie. Również powstała, jeżeli chodzi o produkty, powstała taka nasza nowa linia Hitro,
która jest takim produktem troszeczkę tańszym, innej konstrukcji. Także, żeby coś też urozmaicić, jest to również bardzo dobry produkt. I oprócz jeszcze tej linii produktów nowych, utworzyliśmy również taką drugą nić, Hajduk Stone, gdzie możemy zaproponować klientom zarówno elementy kamienne, jak blaty kuchenne, blaty łazienkowe, schody. Prężnie również rozwijamy tą część naszej działalności. I tak jak wspomniałam, to, że mamy możliwości, mamy duże pomieszczenie, w którym występuje produkcja, w której mamy te nowoczesne maszyny, możemy się pochwalić nienagannym wykonaniem tych elementów. A co za tym idzie, no też widzieć zadowolenie na twarzach klientów. Produkty nasze, ponieważ też często padają pytania, jak to jest dzisiaj z kominkami. Czy będzie można je używać, czy nie. W związku z tym informacja, że nasze wkłady kominkowe spełniają normy ekoprojektu, bo też pytanie pada, co to jest ten ekoprojekt. Także jest to norma europejska, która określa parametry spalin, która ma też za zadanie między innymi ochrony środowiska. Znaczy, może nie między innymi, tylko przede wszystkim. Ochronę środowiska. I te nasze wkłady kominkowe takie normy spełniają. Także bezpiecznie można kupować nasze produkty, jak również osoby, które zakupiły wcześniej produkty, mogą również spokojnie je używać, ponieważ my te normy ekoprojektu spełnialiśmy już kilka lat wcześniej. Także to są takie właśnie nowoczesne, ekologiczne urządzenia, gdzie tutaj oczywiście też pytają klienci, do kiedy będzie można używać urządzenia, które nie spełniają tych norm ekoprojektu. No i jest to już potwierdzone, ustalone, że w Gorzowie do 2023 roku, do stycznia 2023 roku, te urządzenia, jeżeli nie spełniają tych norm ekoprojektu, muszą być wymienione bądź po prostu nieużywane. A natomiast na terenie województwa lubuskiego jest ten czas do 2027 roku. Także nasze urządzenia są ekologiczne, bezpieczne i też kominek tak naprawdę jest takim zabezpieczeniem energetycznym dla domostw, dla rodzin w przypadku, kiedy mamy jakieś przerwy w dostawie prądu, kiedy nam wysiądzie jakieś ogrzewanie, mamy ten element zapasowy i jeszcze dodatkowo ekologiczny. Pani Agnieszko, wy jesteście też taką firmą, która angażuje się w różne projekty też społeczne, ale też, co przede wszystkim, chyba jesteście bardzo dużym pracodawcą na właśnie rynku tutaj naszym, tym gorzowskim, lokalnym. Tak, w biurze na Kasprzaka zatrudniamy kilkadziesiąt osób. Również cały czas tworzymy też dodatkowe stanowiska pracy. Dotrudniamy te osoby. No wiadomo, jak jest dzisiaj na rynku pracy. Pracodawcy mają duży problem, żeby znaleźć odpowiednią osobę, która spełni oczekiwania. Natomiast nam jakoś do tej pory udało się po prostu tych ludzi może pozyskać, to nie takie może do końca ładne słowo, ale udało nam się zasilić szeregi właśnie takimi pracownikami wykwalifikowanymi, jak również takimi, których po prostu przyuczymy w odpowiedni sposób, żeby spełniali nasze oczekiwania. Także to, że firma, tak jak wspomniałam, się rozwija, to również jest to fajne takie też doświadczenie dla osób, które tutaj pracują, uczą się dużo nowych rzeczy. Jest to, uważam, ciekawa praca i ciekawy rozwój dla pracownika. Pani Agnieszko, pani wspomniała już o tym, że już istniejecie na tym gorzowskim rynku od 30 lat. No i właśnie takim uwieńczeniem, takim
nie wiem jak to właśnie nazwać, ale była ta nagroda Kobieta Biznesu. Została pani kobietą biznesu w kategorii, w konkursie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Gorzowa Nawigator Biznesu MOW-GW. No, jakie znaczenie ma dla pani ta nagroda? Jest to takie zwieńczenie mojej 30-letniej pracy. Czułam się bardzo zaszczycona móc odebrać tą nagrodę i no nie ukrywam, że jest to takie uznanie mojej pracy, wkładu włożonego w rozwój firmy, w rozwój gospodarczy. Także bardzo jestem zadowolona i zaszczycona, że tą nagrodę mogłam odebrać. Jeśli chodzi o wykorzystanie właśnie tej nagrody, w jaki sposób państwo, czy już może ma jakieś ona swoje miejsce u państwa w firmie, jak to wygląda? Tak, mamy w firmie gablotę, w której widoczne są te nasze sukcesy. No i między innymi również ta statuetka tam stoi, cieszy moje oko za każdym razem, jak przechodzę, także jest to taki bardzo miły dla mnie akcent, takie wyróżnienie, docenienie. A jak pani ocenia właśnie tego typu konkursy, Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta? Myślę, że to jest taka bardzo prestiżowa nagroda. Tak, jest to bardzo prestiżowa nagroda. Jest to wydarzenie, które na pewno daje też taką pozytywną energię do dalszego działania. Czy jest to statuetka, wyróżnienie, jest to na pewno jakieś... No taki zastrzyk energii, że fajnie, no opłacało się robić coś fajnego, przyjemnego dla mnie, aczkolwiek również docenionego przez innych. Także no jest to naprawdę no bardzo duże, bardzo takie prestiżowe wyróżnienie. Ja oczywiście życzę dalszych sukcesów, ale zapytam jeszcze o te plany na te najbliższe miesiące, bo początek 2022 roku to taki czas, kiedy właśnie o to no, szczególnie można zapytać. Oczywiście dalej planujemy rozwój, planujemy wprowadzić nową grupę produktów na rynek, także no, na pewno nie spoczniemy na laurach i nie będziemy nic robić, także cały czas prężnie grupa ludzi działa w tym kierunku, żeby firma się rozwijała, żeby wprowadzała nowe produkty i żeby klienci sprostać wymaganiom klientów, żeby klient mógł znaleźć sobie u nas produkt, który go zadowoli i który będzie no, bezpieczny dla niego. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję zdobycia tej nagrody. Dziękuję. Pani Agnieszka Nasińska z firmy Hajduk Kominki była dziś naszym gościem. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.